Dzień dobry, cześć wszystkim. Mamy 27 marca 2020 roku. Mija nam powoli już drugi tydzień tego nietypowego, dosyć kłopotliwego i ciężkiego okresu, w którym się wszyscy chcąc nie chcąc znaleźliśmy. Uskuteczniamy dalej akcję siedzimy, zostań w domu, nigdzie się nie ruszamy. Szczerze mówiąc, to tak już po parunastu dniach, a podejrzewam, że to jeszcze nie jest koniec i dopiero sytuacja się rozwija. Już teraz czuć dyskomfort mały tych zakazów, które, czy raczej ograniczeń, które nam ten specyficzny czas na nas narzuca. Dlatego, o ile nie możemy się do końca fizycznie nigdzie ruszyć odpowiedzialnie, nie możemy się nigdzie ruszyć, to na pewno refleksją jest to, że można sobie zdać sprawę z tego, że podróżowanie, wolne podróżowanie jest, było do tej pory luksusem, który dla nas był nie do końca widziany, jak faktycznie wygodne czasy umożliwiały nam poznanie świata. Więc jest to czas, który sprzyja troszkę refleksji, czym faktycznie może być sposób życia polegający na poznawaniu świata, na podróżowaniu, spotykaniu innych ludzi. W materiale dzisiejszym, skoro my nie możemy się fizycznie za bardzo nigdzie ruszyć, sytuacja temu nie sprzyja, postanowiłem zaeksperymentować z pewną formą kręcenia też materiału od strony twórcy, youtubera, jak realizować, kontynuować kanał, skoro podstawowa jego treść jest niemożliwa do zrealizowania, nie możemy się za bardzo nigdzie wybrać. Dlatego też, o ile nie możemy się fizycznie wybrać, ja postanowiłem zaproponować nam wspólną wycieczkę, na której ja będę przewodnikiem, będę czuł się mocny, ponieważ tą wycieczkę odbyliśmy. Będzie to wycieczka do Czarnobyla. Zapraszam Was do czarnobylskiej strefy wykluczenia. Całe szczęście, jak byliśmy tam z Moniką kilka lat temu, zachowały mi się wszystkie materiały surowe, z których będę mógł zrobić nam właśnie taki wyjazd. Będzie to opis typowo wyjazdowy. Mam nadzieję, że poczujecie się tak, jak ja się poczułem wtedy, jak my się poczuliśmy wyjeżdżając. My razem to przeżyjemy jeszcze raz. Ja w tym materiale odpowiem to od strony niehistorycznej. Materiały na temat katastrofy w Czarnobylu sobie możemy wszyscy znaleźć gdzieś w internetach. Więc tutaj historii i opisów technicznych samej katastrofy całe szczęście nie będę musiał przedstawiać, ponieważ jest to bardzo mega skomplikowane. Więc zamysł filmu jest taki, że chciałbym, żebyśmy poczuli się jak na prawdziwym wyjeździe, jakbyśmy byli eksploratorami. Tak? Dobrze? Jakbyśmy byli eksploratorami takiej wycieczki, bo to nie jest zwykła turystyka. Ja chcę uniknąć tutaj słowa turystami. To nie jest turystyka taka zwyczajna. Nie jest to zwiedzanie zamku w Malborku, ani jakiejś starówki jakiegoś miasta. Dlatego tak, wprowadzając to, zanim przejdziemy do właściwej wycieczki, powiem Wam wszystkie podstawy, jak my się tam znaleźliśmy, czyli co, jak, za ile, przede wszystkim kasy, jak to można zorganizować, jakie są opcje. Zanim zapoznamy się z takim opisem, to polecam od strony, jeżeli ktoś już po obejrzeniu filmu będzie chciał się troszkę z tematem zapoznać, polecam tutaj dwie książki, które mam ze sobą, trzecią serię książek, którą mam na czytniku, oraz dwa inne media. Więc zaczynając, ostatnio wyszła bardzo fajna książka O północy w Czarnobylu. Prawdziwe vademecum wiedzy na temat właśnie historii, techniki, tego jak to wyglądało od strony życia codziennego, czym ta katastrofa była dla ówczesnego świata, której echa do tej pory odczuwamy. O północy w Czarnobylu. Materiał mam zamiar zrobić tak, jakbyśmy tam byli. Pomogła i zainspirowała mnie do tego książka Tomasza Iwnickiego, Zapiski Stalkera. On zrobił w tej książce to, co tekstem, słowem, to, co ja chcę nam zrobić tutaj w tym materiale, czyli żebyście się poczuli, jakbyście tam byli razem ze mną. Tomasza Iwnickiego miałem okazję poznać, byliśmy z nim na wyjeździe na Bałkanach, tam się poznaliśmy. Prawdziwy pasjonat tematu, człowiek encyklopedia, na bardzo fantastyczna, niesamowita znajomość. I takie wyjazdy właśnie pokazują, że można wyjść poza swój mały świat, liznąć większego świata osób, które mają naprawdę prawdziwą pasję. Jak już się mocno wkręcicie od strony technicznej, to polecam serię
fabryczna zona. To mam całą serię na czytnikach. W związku z tym jest to fantastyczne, fabularyzowany świat, osadzony w świecie Stalkera. Seria Stalker była to seria gier komputerowych, których ja jestem fanem i po części dlatego do tego Czarnobyla zawsze chciałem pojechać, ponieważ uniwersum stworzone w ramach tego świata zony zamkniętej strefy wykluczenia w Czarnobylu jest tak fantastycznie, była wykorzystana przez serię gier Stalker, wydawaną od 2009 roku w trzech częściach, że ja się w tym uniwersum zakochałem. Dlatego powody, dla których ja zawsze do Czarnobyla chciałem pojechać, to było z jednej strony nic głębokiego, były to typowe popkulturowe motyw, ponieważ ja dużą część swoich młodszych lat spędziłem zanurzony w tym uniwersum tej gry. Po grze poznałem też oryginał, na podstawie którego autorzy się decydowali zrobić tę serię gier. Mianowicie, tutaj odsyłam wszystkich do źródła, do książki Piknik na skraju drogi braci Strugackich. Jest to klasyka fantastyki literatury rosyjskiej. Pozycja obowiązkowa, jeżeli chcecie się w ten świat, w to uniwersum zanurzyć. Jak się zanurzycie w książkę, polecam film Tarkowskiego, również reżysera rosyjskiego. Tu przeprawa może być ciężka, ponieważ film jest w bardzo specyficznej formie nakręcony. My z Moniką do niego startowaliśmy kilka razy, przynajmniej z trzy, ale przebrnęliśmy. Jest to ambitne kino, które tak jak i cały uniwersum Stalkera, to nie chodzi tylko o tę brudną rzeczywistość radioaktywną, tylko troszkę o kondycję człowieka w wieku XX-XXI. Ale tutaj nie będę za bardzo wchodził, bo to byłby pomysł na zupełnie inny materiał. Zatem przejdźmy do zwiedzania strefy od samego początku, od wyjazdu z domu, kiedy to pociągiem udaliśmy się do Warszawy. Był to rok 2016, 30. rocznica wybuchu katastrofy w tym Czarnobylu. Będziecie mieli okazję zobaczyć jeszcze cały sarkofag i reaktor w formie, której teraz jest nie do zobaczenia, ponieważ wtedy zostało jeszcze kilka miesięcy do przykrycia całego bloku czwartego reaktora arką, sarkofagiem, który teraz już właśnie jest nałożony. My w ostatnie miesiące jeszcze mieliśmy okazję zobaczyć tą oryginalną elektrownię, której sylwetka jest tak znana i zapadła nam pokoleniu lat 80. w pamięć. Od strony nie popkulturowej, z drugiej strony też chcę od razu powiedzieć, dlaczego zawsze chciałem tam pojechać i się cieszę, że to moje życiowe marzenie zostało zrealizowane. Było, i to jest chyba bardzo znaczące w tym czasie, jakim się znajdujemy, był wydźwięk tej katastrofy. Był to moment, w którym nikt do ostatniej chwili, do ostatniej minuty nie spodziewał się, że właśnie codzienność dostaje zawału, że rano się obudzimy i że nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej i nie mieć nic wspólnego z tym, co wydarzyło się, zanim do łóżka się położyliśmy spać. To się wydarzyło w Czarnobylu, w całej strefie zamkniętej na chwilę obecną, która jest małym światem, wyciętym z tej dużej Ziemi. Nie ma z nią nic wspólnego. To jest jak inna planeta. Tam jest przyroda, która rządzi się własnymi prawami. Tam jest miasto, które jest zabierane przez przyrodę i nie ma człowieka, który by mógł nad tym zapanować. Jeżeli kiedykolwiek myśleliśmy, że mamy kontrolę nad przyrodą, wizyta w Prypecie jasno pokazuje, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi i to ona tutaj rządzi. Więc jest to specyficzny moment, specyficzne miejsce, w którym możemy zobaczyć, jak wyglądałby świat, w którym nagle by nas zabrakło. Myślę, że ten czas jest dobry, żeby taką wycieczkę odbyć i popatrzeć, jak może taki zawał codzienności, jak on wyglądał i jak zmienił życie dziesiątków tysięcy ludzi tam na miejscu, milionów ludzi, jeżeli idzie o sposób myślenia w całej Europie, gdzie nie było do końca pewne, jakie będą konsekwencje tej katastrofy. Żyjemy, jak widać, świat poszedł do przodu, jednak dla tamtego czasu, dla tamtego obszaru, dla tamtych ludzi to był prawdziwy koniec świata. Więc z tą nutką refleksji zapraszam Was na fascynującą wycieczkę po strefie wykluczenia w Czarnobylu. Zobaczymy, co ta strefa ma nam do pokazania. Udając się do Czarnobyla, nie ukrywam, że miałem duże obawy. Miałem duże obawy, ponieważ dużo się spodziewałem po tym wyjeździe.
To, czego się bałem, to, że ten cały świat, który został wykreowany przez literaturę, przez uniwersum stalkerowskie, czy braci Strugackich, gry, filmy, czy tutaj fikcja literacka nie zrobiła świata, który tak naprawdę nie istnieje. Czyli jeżeli ja pojadę tam zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, to się mogę zawieść, że jednak cały ten zamysł strefy zamkniętej, strefy wykluczenia, że nie był podbity przez literaturę, a na miejscu po prostu no, zobaczymy kupę gruzów i opuszczone miasto i czy nie pojawi się jakaś taka pustka zawodu. Tutaj dam od razu spoiler do reszty materiału, żeby ukrócić te obawy. Nie, w żadnym wypadku. Gdy się tam znalazłem, okazało się, że fikcja literacka i cały kreowany świat nie dorasta do pięt jeszcze rzeczywistości. Będąc tam na miejscu, naprawdę było można poczuć zew zony i poczuć się jak na innej planecie, w innym czasie, albo inaczej poza czasem, ponieważ tam czasu nie ma. Tam nie ma czasu w naszym ludzkim rozumieniu. Tam jest tylko proces zabierania przez przyrodę tego, co jej. Więc na miejscu wrażenia były do potęgi w stosunku do tego, co oferowała literatura, gry i filmografia. Dlatego tym bardziej zapraszam właśnie na tą wycieczkę razem z nami.